Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja wiem, że większość z Was czeka na Q&A, ale niestety jak na razie jeszcze tego filmiku nie nagrałam. Czekajcie, a się doczekacie. Tym razem będzie to filmik, który powstaje spontanicznie, pod wpływem emocji i tego, co się ostatnio wydarzyło w moich sprawach sercowych. Moi kochani, na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że ostatnio wydałam wszystkie, prawie wszystkie pieniądze z filmiku na życzenie, które udało mi się zarobić na nowy sprzęt, a mianowicie nowy telefon, który naprawdę robi świetne zdjęcia i dobrej jakości filmiki. Mam nadzieję, że widzicie różnicę i że docenicie tą zmianę na plus. I oczywiście liczę Wasze subskrypcje, na Wasze wsparcie i oczywiście na łapeczki w górę pod moimi filmikami. A teraz zapraszam na zwierzenia. Po tytule filmu, jak widzicie, ostatnio jeden z moich widzów, z moich obserwatorów dał mi kosza. Niecodzienne, ale jednak. Jak wiecie, jestem singielką od jakiegoś czasu i powiem szczerze, nie lubię tego stanu, bo jednak miłość sprawia, że chce mi się żyć, jestem szczęśliwa i ogólnie mam taki power do codziennego życia i po prostu bez miłości czuję się jak kwiat bez wody. Tak, dokładnie tak, nie przesadzam. Taka już jestem, uczuciowa, po prostu. Przed świętami skontaktował się ze mną jeden z moich widzów. Bardzo sympatyczny i powiem szczerze, od pierwszej wiadomości, jaką ze sobą zamieniliśmy, poczułam do niego ogromną sympatię, a z czasem stwierdziłam, że jest to naprawdę bardzo uroczy facet. Tak, dokładnie. Więc zacznę od tego, że pisaliśmy ze sobą przez jakiś czas. Wiecie, takie bzdety typu, co tam u ciebie, co słychać, ale jednak kontakt był całkiem dobry. Ten chłopak zaprosił mnie na kawę, mieliśmy się spotkać, przez jakiś czas zbywał mnie, bo miałam wrażenie, że chyba się waha, sam jeszcze nie wie, czy chce się spotkać w końcu, czy nie. Niby brak czasu, niby to, tamto, ale to są tylko takie wymówki, wiecie, o co chodzi. Ale jednak do spotkania ostatnio doszło i spotkanie było całkiem spoko, ale wydaje mi się, że bardziej było neutralne, takie jakby przyjacielskie, koleżeńskie. No ale dobra, miałam nadzieję, że być może coś z tego będzie i starałam się zrobić na nim jak najbardziej dobre wrażenie. No chyba jestem całkiem fajną dziewczyną, prawda? O około godzinie 15 owy gentleman stwierdził, że właśnie napisali do niego z pracy i ma takie nowe zlecenie, musi wieczorem pójść do pracy. Przepraszam mnie strasznie, ale spotkanie musi się zakończyć. Napisali właśnie do niego z pracy i że musi do niej wracać wieczorem. Akurat. Chciał się mnie po prostu pozbyć. I udało mu się to, naprawdę mu się to udało. Byłam mega rozczarowana, trochę smutna. Ale stwierdziłam, że skoro nie jest mną zainteresowany, to po co mam o niego walczyć? Jeszcze kilka razy do niego napisałam, że mi na nim zależy. Niestety stwierdził, że najlepiej jest to olać i udać głuchego na to, co napisałam. Po prostu olał mnie, zignorował, zlekceważył, aż w końcu powiedziałam: uderz w stół, a nożyce się odezwią. No i oczywiście położyłam kawę na ławę, postawiłam sprawę jasno i wyznałam mu to, co czuję. Niestety on zaczął mnie zbywać tanimi tekstami, typu nie jestem gotowy na nowy związek, nie szukam aktualnie dziewczyny, ale ja doskonale wiem, co to znaczy. To znaczy tyle samo, co: no wiesz, moja droga, jestem sam, przecież nikt nie chce być sam, szukam dziewczyny oczywiście, ale ty, moja droga, nie jesteś na liście kandydatek. Dziękuję, nara. Chyba tylko głupi by się nie zorientował, o co chodzi. Ostatnio napisał do mnie, że jestem wyjątkowa, super i fajna dziewczyna. W takim razie, kurde, w czym problem, żeby się ze mną spotykać? Chyba jesteś gejem. Albo po prostu chłopak nie wie, co stracił. Być może pewnego dnia zda sobie z tego sprawę, ale wtedy będzie za późno. Czasami niestety życie potrafi zaskoczyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Wiele osób na Instagramie pytało mnie: Klaudia, kim jest ten frajer, który cię odrzucił i twoje uczucia? Ale wiecie, ja nie będę tutaj udostępniać jego danych, bo on nie zasługuje na sławę. Jeszcze dodatkowo kilka dni temu miał do mnie pretensje o to, że ja na niego naciskam i że on potrzebuje czasu, ale pytam się na co? Żeby się zastanowić nad tym, czy jestem wystarczająco fajna, aby się ze mną spotykać? Nie, mój drogi. Co za facet, który nie ma odwagi powiedzieć dziewczynie, że nie jest nią zainteresowany prosto z mostu. Co za tupet, żeby kogoś tak zbywać i olewać. Wystarczyło powiedzieć: nie podobasz mi się, nie jestem tobą zainteresowany, nie jesteś w moim typie. Cokolwiek. Ale nie masz odwagi, po prostu nie masz. Być może czuł się dowartościowany tym, że spotkał się z Klaudelizą, poznał ją i tak naprawdę tylko o to mu chodziło. Czas teraz wydaje mi się, że on tylko chciał się spotkać z Klaudelizą, nie z Klaudią. Fajną, wrażliwą dziewczyną. Tylko z Klaudelizą, postacią internetową. I tacy ludzie u mnie tracą w moich oczach. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I ja wierzę w to z całego serca, że już wkrótce
Pojawi się w moim życiu chłopak, który będzie w stanie na nowo skraść moje serce, zdobyć moje zaufanie, chociaż nie będzie łatwo, a także sprawić, że będę szczęśliwa i na mojej twarzy pojawi się znowu uśmiech. Ostatnio pojawiło się kilka wielbicieli, nie wszyscy byli do końca realni, wręcz fikcyjni niektórzy, ale jest taki jeden, którego imię zaczyna się na A, który planuje ze mną się spotkać, tutaj przyjechać, bo mieszka dość daleko, ale być może z tej znajomości coś będzie, ja przynajmniej na to liczę i mam taką nadzieję. Czasami niestety życie potrafi zaskoczyć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Nieprawdopodobne, a jednak. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że tego typu szczere filmiki Wam się podobają. Dziękuję za wysłuchanie mnie, za obejrzenie i liczę oczywiście na wsparcie w postaci łapki w górę albo subskrypcji. I obserwujcie mnie również na Instagramie. Wyciągnijcie lekcje z tego, co Wam dzisiaj powiedziałam, nie ufajcie szybko ludziom i przede wszystkim analizujcie dokładnie to, co oni robią i co do Was mówią. Nie wszystko złoto, co się świeci, pamiętajcie. Powiem Wam szczerze, nie jest łatwo zapomnieć o wyjątkowej osobie, ale życie toczy się dalej i to od nas zależy, jak wykorzystamy to jedno krótkie życie. Pamiętajcie, nic na siłę. Proszę Was o to, abyście poniżej w komentarzu napisali swoją opinię na temat tej sytuacji, którą Wam krótko, zwięźle tutaj opisałam. Nie było to zbyt łatwe, trochę przykre, ale jestem pewna, że los szykuje dla mnie na pewno jeszcze super niespodziankę w kwestii sfery uczuciowej. Jestem tego pewna, wierzę w to z całego serca. Trzymajcie kciuki. Napiszcie mi poniżej również to, w jaki sposób Wy radzicie sobie ze złamanym sercem, z odrzuceniem. Czy łatwo jest się Wam pozbierać po rozczarowaniach miłosnych? Czy może bardzo Was to boli? Zwierzajcie mi się teraz. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pa, pa.